Dzień dobry, witam. Dzisiaj prezentuję szejka z nasion konopi, białko z nasion konopi zmieszane z mlekiem owsianym. Dzisiaj zrobimy z owsianym. Można też oczywiście inne mleko zbożowe, na przykład ryżowe, może być migdałowe, może być orkiszowe. Może być też inna forma białka konopnego, na przykład taka. Co jest istotne? Przy zakupie białka konopnego proszę zwrócić uwagę, żeby to był produkt bio, żeby pochodził z upraw ekologicznych, żeby nie były stosowane tam pestycydy ani GMO, bo niestety również w nasionach konopi, w ogóle konopie, no, produkcja czasami jest niestety bardzo szkodliwa, bardzo nawożona albo nawet właśnie GMO. Także proszę tutaj sprawdzać producentów. Taki szejk polecam wypić na drugie śniadanie. Jest to napój niezwykle wzmacniający. To jest takie czyste białko konopne, które jest po prostu bardzo mocno tak wzmacniające. Napój ryżowy albo owsiany też powoduje nawilżenie płuc. I jest to naprawdę bardzo smaczny napój o lekko orzechowym smaku. Można oczywiście zmiksować, ja tu będę robić, zmiksować z bananem, można zrobić z truskawkami, można zrobić z czymkolwiek, co tam się chce. Ja lubię taki czysty, tak? Czyli samo mleko. Tutaj taką małą szklaneczkę wzięłam, żeby było widać, żeby było przezroczyste, jak ten szejk będzie. Wow. Czy mi się to uda? W każdym razie to jest kolor kocie, kolor khaki, taki zielony mocno. Dodajemy dwie łyżeczki. Czyli jedną dużą łyżkę. O, widzicie? To jest taka jakby mąka zmiksowane. Widzicie, takie błotko nam się fajne robi. I to będzie do wypicia na drugie śniadanko. Można oczywiście to w mikserze. Ja to się lubię bawić, więc ja sobie tak będę mieszać i jak to się rozpuści, to jest gotowe. Natomiast bardzo fajne może być z bananem, z truskawkami, zmiksowane oczywiście, prawda? To się bardzo ładnie rozprowadza. Także za chwilkę to się ładnie rozpuści. I napój ma smak lekko orzechowy. Tak jak mówiłam, właśnie nawilżający, jest bardzo teraz w upał, super. No co do konopi, no to same konopie oczywiście są bardzo wartościowe pod wieloma względami. W tej chwili właśnie również jest to taki napój, który blokuje promieniowanie ultrafioletowe. Jest bakterie, wirusy blokuje, jest takim, ja to tak właśnie nazywam blokerem na wiele rzeczy. No oczywiście dla sportowców jest we wszystkich takich odżywkach jest stosowane właśnie białko konopne i białko z groszku zielonego. Ponieważ groszek z kolei też zawiera bardzo dużo wartości, włącznie z witaminą B12. No a tutaj taki shake, proszę bardzo, on już jest gotowy do wypicia. Zaraz to uczynię, właśnie z miłą chęcią. I wszystkich zapraszam do właśnie takich szejków codziennie, również do codziennego picia. Również dzieciom, jak najbardziej dzieciom. Więc taki szejk jest wzmacniający przy wysiłku fizycznym.
przy sportach różnego rodzaju. Dzieciaki jak też biegają, dużo, dużo mają właśnie zajęć sportowych, to też jest bardzo dobre. Dla ludzi, którzy pracują z kolei przy komputerze, to nawilżenie mózgu jest bardzo istotne. Dlatego ja bardzo polecam ten napój jako... Może być to taki napój, a może to być takie drugie śniadanie, tak? Jeżeli dodamy do tego jeszcze banana czy truskawkę, to tym bardziej. Ale ja nawet bez niczego piję jako drugie śniadanie i mi to wystarcza, tak? Jest to taki i usatysfakcjonowane smakowo i czuję się tak bardzo przyjemnie odżywiona od środka, tak? To jest bardzo fajnie odczuwalne. Więc takiego szejka zachęcam do picia codziennego. Mleka, tak jak powiedziałam, mogą być różne w zależności od upodobania. Można samemu sobie zrobić też napój, jak ktoś potrafi i chce mu się robić z migdałów na przykład. No, także dziękuję bardzo dzisiaj. To wszystko. Do widzenia.